No w tej... Czy to jest możliwe w ogóle? Jest to możliwe tutaj na tym torze, ja tutaj jeździłem wielokrotnie, więc poczekajmy, bo już widzimy, że ten krawężnik się robi dosyć twardy, są miejsca troszeczkę przyczepne, ale zaraz to się wszystko odsypie, traktory znowu wyjadą, znowu to troszeczkę przebrnują tą zewnętrzną część i mam nadzieję, że zacznie się dopiero takie poważne ściganie od następnej kolejki, gdzie ten tor zostanie tak przerównany. Kończymy pierwszą serię, drugi raz zobaczymy pod taśmą Słoweńców. Matej Żagar, drugie pole startowe. W pierwszym wyścigu jechał z krawężnika i właśnie z drugiego założył go Wacław Milik. Teraz to Słoweniec jest na drugim polu, na czwartym Matić Iwacić. No i Ukraińcy po raz pierwszy w bardzo przemodelowanym okrojonym składzie. Nie ma Karpowa, nie ma Łoktajewa, w ich miejsce Andrii Rozaliuk i Stanisław Mielniczuk, a zatem no bardzo trudna sytuacja Ukraińców i trenera, ale widzimy już, że mamy Lewiszyna, dokładnie. W miejsce Andrija Rozaliuka Marko Lewiszyn w pierwszym wyścigu Ukraińców. Już jest właśnie to, co mówiliśmy w tym regulaminie, wykorzystany junior. Ja myślę, że on może częściej jeździć za... Tak, myślę, że to jest... On już był w składzie od początku, tak? A Rozaliuk jest za kondycjonowanego Karpowa. W ostatniej chwili informacja, że zmienił motocykl Żagar. Lewiszyn, Żagar, Mielniczuk i Bacic. Lewiszyn wygrywa start z Matejem Żagarem. Teraz Żagar jeszcze zepchnięty na trzecie miejsce. Bardzo ciekawa sytuacja na prowadzeniu. Lewiszyn za nim i Bacic, a może za moment będzie przed nim. Świetny atak Słoweńca, jednak broni się młody Ukrainiec, trzeci jedzie Żagar. To chyba jest najciekawszy na razie wynik, wyścig tego turnieju. Spadający na drugie miejsce Lewiszyn jeszcze wytrącił na moment równowagi Żagara, ale teraz doświadczony 17-krotny indywidualny mistrz Słowenii już przyszykował atak na młodszego, o wiele mniej doświadczonego Ukraińca i nie skończy się to dobrze. Upada, chociaż próbował się do końca ratować Marko Lewiszyn, bieg nie będzie przerwany, zdąży zjechać na tę betonową część toru. Opanowali już sytuację Słoweńcy zupełnie. Matić Iwacić, za nim Matej Żagar i Stanisław Mielniczuk zamykający stawkę. No, dużo się działo w tym wyścigu, rzeczy pięknych, ładnych, ale także niepotrzebnych. Mamy nadzieję, że z Lewiszynem wszystko ok. Słowenia wygrywa 5-1. A główną rolę w tym spektaklu odgrywa Matić Iwacić. Tak, na pewno tutaj myślę, że Słoweńcy tutaj nie spodziewali się takiego wyjścia spod taśmy dobrego Lewiszyna, który naprawdę jechał bardzo dobrze. Troszeczkę za wąsko jechał po wygranym starcie, bardzo ładnie rozegrany pierwszy łuk, wyjście z tego krawężnika, wyszedł na prowadzenie, ale później jechał zbyt wąsko i został wyprzedzony po zewnętrznej przez Iwacicza. Później już było widać, że napędza się Matej Żagar, który wszedł sobie tutaj za Lewiszyna, za niego przyciął do krawężnika, zrobił sobie długą prostą, wjeżdżając pod niego. Oczywiście tutaj nie było żadnego kontaktu i winy kogokolwiek z zawodników. Wjechał w to odsypane, troszeczkę pociągnęło go, postawiło, no i upadł, ale na szczęście szybko wstał, bieg nie musiał być przerwany. Czy to była twoim zdaniem taka sytuacja, patrząc na to, że Żagar jechał trzeci, sytuacja między Lewiszynem a Iwaciczem z perspektywy Ukraińca, że dopóki on walczył tak naprawdę z Iwaciczem, to był bezpieczniejszy niż kiedy został sam przeciwko Żagarowi. Dokładnie tak jak mówisz, tutaj widzimy start, dobry start z tego pierwszego pola po zewnętrznej, jeszcze lepiej wyskoczył Iwacić. Tutaj widzimy po raz kolejny wyjście z krawężnika, dojechał do płotu Lewiszyn, przymknął Iwacicza i później, gdy został wyprzedzony przez Iwacicza, troszeczkę jechał, tak jak już mówiłem, za wąsko. Matej Żagar, tutaj widzimy właśnie w tym momencie wchodzi, to jeszcze jest Iwacic, przepraszam. Tak, tutaj objedzie go po zewnętrznej, próbował jeszcze tutaj poszerzyć troszeczkę tor jazdy, ale zostawił dużo miejsca dla Iwacicza. Tutaj został założony, a tutaj widzimy już Żagar po tym ataku po zewnętrznej, przycięcie do krawężnika i tutaj no błąd juniora z Ukrainy, który upadł nieatakowany, dostał szprycę, zabrało mu, o właśnie w tym momencie zabrało mu nogę, pociągnęło, no i po prostu stracił swoją pozycję z pierwszej pozycji na trzecią, a później upadek. A zatem Słoweńcy notują 5 punktów.
Jeszcze w ich dorobku nie ma indywidualnego zwycięstwa Matej Żagar, ale Matic Iwacic po wyścigu pierwszym inauguracyjnym bez zdobyczy, później zwycięstwo. Oddajemy głos do studia po czterech biegach. Dziękujemy bardzo, panowie. Herbatka bawarska się pojawiła, czyli z mlekiem. Zdecydowanie. Popularna bawarka, to jakaś żużlowa bawarka, nasypali ci tutaj do tej... Nie, sam robiłem. Bo mi na łuku nie, ale czy z toru poleciało? Trochę poleciało. Siedzimy tak blisko i mieliśmy tutaj, jak na dłoni, upadek młodego Marko Lewiszyna, tu widzieliśmy... Emocje sięgały zenitu. Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast potwierdza się też trochę ta teza, i to nie hipoteza, a teza, którą można było budować po zeszłorocznym Speedway of Nations, także i teraz już w pierwszej serii startów, że czasami to nie faworyci w tego typu zawodach, tylko właśnie te drużyny, no nie powiem akurat, no Słoweńcy tu pokazali, no z Ukraińcami przyjmijmy, że byli faworytami tego wyścigu, ale się okazuje, że nie faworyci całych zawodów robią show, tylko show właśnie i tego zęba pokazują ci, którzy walczą o tę pozycję numer 3. No to mamy wywiad z Lewiszynem, proszę bardzo. Marko Lewiszyn, będę mówił bardzo powoli, bo dziękuję ci, Marko, że będziesz starał się odpowiadać po polsku. Jako obiecujący junior, nie ma Łoktajewa, nie ma Karpowa, są kontuzjowani. Jak to się dzieje, że z taką stawką tak dobrze wystartowałeś? Czy jechałeś tu kiedykolwiek? I co możesz powiedzieć o swojej dyspozycji, niestety zakończonej upadkiem? No tak, dwa kolka jechał dobrze, tam na trzecim kole Iwacic obograł. I tam tak ostro pojechał Matej Żagar, mnie podwiózł do bandy i kurwa tak, oj, przepraszam. I taki przykry upadek wyszedł i będziemy to gotowi techniki do następnych biegów i będziemy pokazywać piękne rezultaty. Króciutko jeszcze, bo wiem, że się spieszysz. Czy kiedykolwiek tu jeździłeś na tym torze? I jeszcze jedno pytanie o równe. Tam powrócił jeden z wielkich turniejów. Jak wygląda sytuacja żużla na Ukrainie? Czy takich ludzi młodych jak ty, którzy garną się do żużla, jest więcej? Na Ukrainie Speedway teraz idzie do góry. Taki rost teraz i jest także młody junior, jaki chciał tym żużlem mać sprawę z tym żużlem i będziemy nadzieję, że co jeszcze kilka lat i będzie lepiej, jeszcze lepiej ten zawodnik będzie. Drodzy Państwo, nie warto patrzeć tylko na gwiazdy, bo żużel, sport, każdy musi rozwijać się poprzez tych nieco słabszych, którzy mogą stawać się lepsi. Bardzo ci dziękuję i bardzo gratuluję. Dzięki. Dziękuję.